Cześć moi drodzy, bardzo mi miło Was gościć na moim kanale, tym bardziej, że dzisiaj przed nami bardzo sympatyczny odcinek o aktorze charakterystycznym, aktorze, obok którego nie da się przejść obojętnie i mam wrażenie o osobie, która wzbudza w nas bardzo dużą sympatię. Zresztą okaże się dzisiaj, że tak było od zawsze w przypadku pana Piotra Pręgowskiego. Natomiast myślę, że bardzo wielu fanów pana Piotra ostatnio przeżyło chwilę grozy, gdy okazało się, że aktor przeżył bardzo ciężki wypadek samochodowy. I dziś oczywiście opowiem Wam o tym zdarzeniu, ale nie tylko, jak zawsze przejdziemy przez wszystkie etapy życia aktora, oczywiście będzie o Ranchu, waszym ulubionym serialu, ale także o tym, jak aktorstwo nie zawsze rozpieszczało pana Piotra, no i oczywiście co nieco o życiu prywatnym i miłości. Brzmi ciekawie? Dla mnie tak? Wy zadecydujcie, czy zostajecie ze mną, a jeśli tak, to zachęcam, żebyście byli ze mną do samego końca oczywiście i zaczynajmy! Piotr Pręgowski urodził się 15 lutego 1954 roku w Warszawie, z którą związany był od zawsze aż do dziś. Mieszkaliśmy w Warszawie, to były dość trudne czasy. Do wczesnego wieku przedszkolnego wychowywałem się na Grochowie pod czujnym okiem babci, która była kierowniczką przedszkola. Pan Piotr swoje dzieciństwo wspomina jako naprawdę bardzo miły czas. Moje dzieciństwo było pełne przygód, miłości rodzicielskiej i braterskiej. Nie brakowało w nim oczywiście zabierania zabawek i sporów, które w dziecięcym świecie są nieuniknione. A bić było się z kim, bo pan Piotr ma czwórkę rodzeństwa. Braci i jedną siostrę. Ale już jako dziecko był przedsiębiorczy i potrafił zadbać o swój dobrobyt. I to za sprawą dżdżownic. Zwierzęta były w moim domu od zawsze. Zacząłem od prostych organizmów. Dla sąsiada, wędkarza, wykopywałem z chłopakami pęczki dżdżownic, które transportowałem w wiaderkach do robienia babek. Za jedno wiaderko dostawałem lizak. Byłem pracowity i lizaków miałem na pęczki. Ale pan Piotr przyznaje, że od zawsze i do dziś zwierzęta były w jego życiu bardzo ważne. I to nie tylko takie oczywiste jak pies i kot, które też oczywiście pan Piotr kocha, ale również oryginalne. Był wróbelek, sroki, a nawet sowa. Miał też wronę i dużo psów oraz kotów. Dużo to nawet mało powiedziane. Dziś trochę się wstydzę, że kiedyś w bloku na 5. piętrze trzymaliśmy 17 czworonogów. Taki syndrom Violetty Villas. Zresztą na tym oryginalnych zwierząt i dużej ich ilości nie koniec i opowiem Wam trochę o tym później. Natomiast, tak jak Wam powiedziałam, pan Piotr wzbudza dużą sympatię. Już chyba ze względu na swoją aparycję, ale być może to też jest po prostu tak, że od razu takie skojarzenie się pojawia, bo po prostu przez role, które nam prezentował, naprawdę wielokrotnie mogliśmy się nieźle pośmiać. I jak sam pan Piotr przekonuje, takie zdolności miał właściwie od zawsze, o czym przekonywali się nauczyciele i uczniowie w szkole. Nie potrafiłem mu siedzieć w miejscu, czekałem aż nauczyciel zrobi pauzę w tym, co mówi i od razu szybko dodawałem coś śmiesznego od siebie. Dziś często ludzie pytają mnie, skąd przychodzą mi do głowy takie śmieszne rzeczy. Mówię wtedy, że kiedyś wyrzucano mnie za to z lekcji, a dzisiaj mi za to płacą. Trzeba właśnie z tego, co człowiek lubi robić, zrobić swój zawód i jest fajnie. A pan Piotr, jak wielu facetów, postanowił mieć konkretny męski zawód. Ukończył technikum mechaniczne, uzyskał dyplom technika mechanika obróbki z krawaniem. W młodości też nie było pewne, czy nie zostanie sportowcem, bo trenował zapasy i to z niemałymi sukcesami. Był juniorskim mistrzem Warszawy w stylu klasycznym. Ale potem postanowił zostać aktorem. Studia aktorskie ukończył w 1979 roku. Jednak występował już wcześniej. W roku 1976 zagrał w filmie Barwy ochronne. W następnych latach zagrał w wielu innych filmach, m.in. Misiu Stanisława Barei czy też w Zmiennikach. W teatrze zadebiutował nieco później, bo w 1984 roku w musicalu Boso ale w Ostrogach w Operetce Warszawskiej. Zresztą w przeciągu swojej kariery związany był z wieloma warszawskimi teatrami, takimi jak Kwadrat Rozmaitości, Na Woli czy Narodowym. Dla fanów disco polo pan Piotr też jest personą, którą mogą kojarzyć, bo przez wiele lat mogli go oglądać w jednym z najpopularniejszych programów prezentujących tego typu muzykę. Mam tutaj na myśli Disco Relax i lata 1995-2002, gdzie mogliście zobaczyć program Od Ucha do Ucha. I nie wszyscy chyba zdają sobie z tego sprawę, że żoną pana Piotra jest również aktorka. Aktorka, którą na pewno kojarzą wielbiciele polskich seriali. Chodzi o panią Ewę Kuryło.
z którą są razem od ponad 40 lat. I co najlepsze, mimo takiego stażu imponującego, przyznają zgodnie, że w ich związku nie ma rutyny. Poznali się ponoć na studiach i od razu między nimi zaiskrzyło. Pan Piotr nawet nie boi się powiedzieć, że była to właściwie miłość od pierwszego wejrzenia. I tego lęku tutaj nie było zbyt dużo, bo pani Ewa z kolei nie bała się zamieszkać z chłopakiem i jego rodzicami. Co dość takie, no może dzisiaj, może dla mnie, z mojej perspektywy jest to dość oryginalny pomysł, natomiast wtedy być może nie był, natomiast ja podziwiam. Na drugim roku studiów zagrali w spektaklu Pokój Dziecięcy. Jak sami przyznali, nie myśleli wtedy o ślubie, mimo że wszystko między nimi się świetnie układało. Do ślubu tak naprawdę dopiero tchnęło ich pojawienie się córki na świecie, Zosi, która urodziła się w 1982 roku. Uroczystość była bardzo skromna i kameralna. Nie mieliśmy pieniędzy, zamiast wesela poczęstowaliśmy najbliższych żurkiem, wspominała pani Ewa. A czemu ze ślubem zwlekali? Małżeństwo nie było nam do szczęścia potrzebne. Dopiero 3 miesiące po urodzeniu córki złożyliśmy przysięgę, wyznała aktorka. I tak naprawdę między nimi wszystko układało się świetnie. Był natomiast problem, który dotyka wielu młodych małżeństw. Myślę, że w dzisiejszych czasach ponownie zaczynamy się z nim borykać. Otóż finanse. Para bowiem nie miała zbyt wielu pieniędzy na wspólny start. Dziecko pojawiło się na świecie i dlatego trzeba było zdecydować, kto będzie zarabiał i pracował, a kto zostanie w domu. Para podjęła decyzję, że to pani Ewa zajmie się córką. I choć aktorsko na kilka lat oczywiście powstrzymywało ją to od aktywności, dzisiaj przyznaje, że tego nie żałuje. Ktoś musiał zostać w domu. Dwóch aktorów pod jednym dachem to stanowczo za dużo. Nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby szukać niani. Wcale nie tęskniłam za pracą, ponieważ spełniałam się jako mama. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to była najważniejsza rola w moim życiu. Cieszyłam się, że mogę chodzić na wywiadówki i na 100% poświęcać się córce, mówiła aktorka w jednym z wywiadów. Zaczęła także podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast jeśli chodzi o pana Piotra, no niestety tutaj nie wszystko układało się po jego myśli. Mimo wielkich chęci, zapału i niewątpliwie talentu, nie od razu poznano się na nim i mimo tego, że bardzo chciał grać, nie zawsze miał gdzie. Chodziłem na castingi, ale mnie nie chcieli. Małżonkowie postanowili więc, że wyjadą do Stanów Zjednoczonych. Za chlebem właśnie. Nie dostali jednak wiz. W pewnym momencie było tak źle, że aktor nawet miał naprawdę czarne wizje i myśli. W sumie może nawet można to nazwać planem, który na szczęście nie doczekał się realizacji. Kombinowałem, żeby się ubezpieczyć na życie, a potem popełnić samobójstwo. Wtedy przynajmniej żona i córka dostałyby po mnie odszkodowanie. Para przyznaje, że kiedy jednak już pani Ewa wróciła do zawodu, nie przeszkadzało im to, że faktycznie dwóch aktorów, aktor i aktorka w domu byli. A to dlatego, że potrafili się odciąć. Aktorami jesteśmy na scenie czy przed kamerą, a w naszym domu zawsze stawialiśmy na prawdomówność, otwartość i autentyczność, zwierzała się pani Ewa dobrym chwilom. Lubimy ze sobą nie tylko pracować, ale po prostu przebywać, rozmawiać, dyskutować. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym kiedykolwiek porzucić Ewę, nasze wspólne życie i barwną przeszłość jedynie dlatego, że spotkałem na swojej drodze atrakcyjną 20-latkę, stwierdził jakiś czas temu aktor. Kochamy się, nie robimy nic na pokaz. Kiedy dowiedziałam się, że pewna prezenterka powiększyła sobie piersi tylko dlatego, że chciał tego jej mąż, pomyślałam, oj, raczej nic z tego małżeństwa nie będzie. Miałam rację, bo albo się kocha i akceptuje swojego partnera w 100%, albo nie. Mądrego to czasem naprawdę miło posłuchać. Natomiast czasem jest tak, że naszym życiem rządzi przypadek, bardzo często Wam o tym mówię. Tutaj też tak było, bo kto by się spodziewał, że przełomem w życiu aktorskim pana Piotra będzie morsowanie? Którejś zimy żona zrobiła mi zdjęcia, jak kąpałem się w przeręblu. Zawiozłem do agencji artystycznej. Zostały zauważone i niedługo później zagrałem w serialu Kamera Café. To był przełomowy moment, mówił aktor. I wkrótce, po otrzymaniu tej właśnie roli, ja też lubiłam właśnie ten serial. On był bardzo specyficzny, bo wszystko odbywało się właśnie z perspektywy automatu do kawy, przy którym najczęściej się plotkuje. Myślę, że w wielu polskich firmach byłoby to kiedyś właśnie miejsce, gdzie się po prostu pali papieroska. Na szczęście zmieniło się to trochę po latach i jednak kawa też jednoczy ludzi nie gorzej, a jest troszkę zdrowsza. I właśnie za sprawą tej roli później do pana Piotra posypały się inne propozycje, zaraz wam o nich opowiem.
Dzięki temu, że oczywiście z tymi propozycjami przyszły też pieniądze, para mogła zainwestować w swoje miejsce na świecie. Kupili niewielką posiadłość na Kujawach i żartują, że jest to ich raj. To jest nasz kawałek raju, gdzie na wyciągnięcie ręki mamy jezioro, las oraz błogą ciszę. Najbliższe zabudowania znajdują się kilka kilometrów od nas. W lecie śpimy na dworze, na materacach, a razem z nami cały nasz zwierzyniec. Kiedyś była owca Mela. Uwielbiała wodę z ogórków kiszonych, które ukradkiem wypijała z garnka w kuchni. Chodziliśmy z nią na spacery, wzbudzając wielką sensację, mówił aktor w jednym z wywiadów i to jest właśnie odniesienie do tych oryginalnych zwierząt. Ale oczywiście tych propozycji było trochę. Pan Piotr faktycznie w dojrzałym wieku chyba zrobił największą taką medialną karierę, największą rozpoznawalność przyniosły mu te role. No i tutaj jeśli mówimy o rozpoznawalności, to nie mogę teraz nie wspomnieć o serialu Rancho, który naprawdę wiem, że uwielbiacie w większości, oczywiście nie wszyscy, bo jeszcze nie ma czegoś takiego, co by się wszystkim absolutnie podobało, natomiast jeżeli macie ochotę, żebym kiedyś zrobiła odcinek stricte o serialu Rancho, ciekawostkach z tego planu, to oczywiście w komentarzach liczę na to, że mi napiszecie. Pan Piotr wcielił się w postać Patryka Pietrka, jednego z wiejskich komentatorów codzienności na ławce pod sklepem. W 2007 roku pan Piotr wziął udział także w kinowej wersji serialu, w filmie Rancho Wilkowyje. I oczywiście, kto oglądał i śledził Rancho, ten poznaje, że pani Ewa również występowała w tym serialu i filmie. Natomiast pan Piotr, można powiedzieć, że przez jakiś czas był zapomniany, jak sami słyszycie, został odkryty na nowo i w międzyczasie pojawiał się głównie na małym ekranie. W filmie Wcześniej urodzony, Sukces, Wojenna narzeczona, Duża przerwa, wspomniana kamera kafe, Od ucha do ucha, Plebanii, Heli w opałach, Halo Hans, czy w Pitbullu. Ale oczywiście głos pana Piotra też może być dla wielu osób bardzo bliski, dlatego że jest to wspaniały aktor dubbingowy, który pojawiał się m.in. jako Kulfon w programie Kulfon, co z ciebie wyrośnie. Był także Rysiem w polskim Zoo i Bubu w serii filmów o misiu Jogim. Brał też udział w jednym z programów. Ja troszkę zawsze się z niego śmieję, bardzo przepraszam, bo to był program Gwiezdny Cyrk, który powstał na fali tych wszystkich programów typu Taniec z Gwiazdami i tak dalej, no ale wiecie, jeszcze Taniec z Gwiazdami to okej, potem były Gwiazdy tańczą na lodzie, Gwiazdy skaczą do wody i między innymi ten właśnie Gwiezdny Cyrk. Natomiast pan Piotr zajął w nim 4. miejsce, więc w sumie śmiać się nie ma z czego. Natomiast warto też dodać, że jak skończyło się Rancho, to pana Piotra też mamy niestety w mediach trochę mniej. Mogliśmy go oglądać w epizodycznych rolach, skupił się także na teatrze. W 2014 roku też miał epizod polityczny, bo był radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ramienia PSL-u. Natomiast od jakiegoś czasu wraz z żoną udali się na zasłużoną emeryturę. Jak mówi sam pan Piotr, chociaż nie jest to popularne wśród aktorów w kontekście emerytury, mówi, że pławi się teraz w luksusie. Co prawda, niedosłownie, ale jednak. Jeśli wolny czas, którego mamy pod dostatkiem, nazwiemy luksusem, to tak, nasze życie jest nurzeniem się w komforcie. Z finansowego punktu widzenia też nie mamy powodów do narzekań, gdyż życie na wsi pozwala nam wieść skromne, ale godne życie, mówił. A na dodatek to, że mają tak dużo wolnego czasu, świetnie wpłynęło na małżonków, ich uczucia i miłość. Nie nudzę się, korzystam z uroków życia na wsi, dokąd przeprowadziłem się z żoną na stałe. Odkryliśmy na nowo potęgę naszej miłości, która rozpaliła w nas ujarzmiony żar, powiedział w twoim imperium. No to super, gratulacje. Trzymam kciuki, żeby ten żar płonął jak najdłużej. A jeżeli wy byście też tak chcieli, to oto recepta przez pana Piotra podana. Ludzie traktują bliskich niczym talerz zupy. Jak ktoś jest mało słony, dosalają. Kiedy niezbyt słodki, przesładzają. Zaś moja recepta na szczęście jest prosta. Trzeba je złapać, mocno przytulić do serca i trzymać, mówił w jednym z wywiadów. A nowa fryzura też sprawiła, że pisano o panu Piotrze, że ma długie włosy, że się strasznie zmienił. Jak dla mnie nie zmienił się aż tak bardzo, ale oczywiście wy możecie ocenić to inaczej. Czego jeszcze zobaczymy w filmach i serialach? Nie wiadomo. Oczywiście jest otwarty na propozycje, ale przyznaję, że jest też na takim etapie życia,
że nie jest mu zbyt dużo tej aktywności, hałasu i szumu wokół siebie potrzebne do szczęścia. Pisano też o panu Piotrze ostatnio w kontekście inflacji, coraz większych cen, bo pan Piotr powiedział, że oczywiście nie jest to dobre dla skromnie żyjących polskich rodzin, ale być może będą z tego jakieś plusy, jeżeli już mamy się ich w takiej sytuacji dopatrywać, to być może w tym, że nasz konsumpcjonizm trochę wyhamuje. Przy okazji przyznał, czego na przykład nie kupować, wymieniając masło jako jedną z trucizn. Podobnie jest z kiełbasami. Ludzie jedzą u nas za dużo mięsa, za dużo tłuszczów. To nie jest zdrowe. To świetny moment, by uważniej spojrzeć na to, co jemy, co jedzą nasze dzieci, mówił w Fakcie. Tak jak Wam powiedziałam na początku, również dla mnie motywacją, by akurat teraz zrobić odcinek o panu Piotrze, był wypadek, któremu uległ niedawno, bo trzeba przyznać, że samochód pana Piotra uległ takim zniszczeniom, że aż trudno uwierzyć, że nic poważnego na szczęście aktorowi się nie stało. Pan Piotr i jego menadżer jechali na recital w trakcie ulewy, która mocno utrudniała widoczność na drodze. Do wypadku doszło w niedzielę 28 sierpnia po 13 na drodze krajowej Leszno-Góra. Srebrny Mercedes, którym poruszał się artysta i jego towarzysz, uderzył w jadącą z naprzeciwka Toyotę Avensis, w której znajdowała się kobieta z 5-letnią córką. I mimo, że pojazdy, tak jak wspomniałam, wyglądały naprawdę bardzo źle, uderzenie było bardzo silne, pan Piotr przyznał, że zarówno on, jak i pasażerowie drugiego samochodu, jego współpasażer, na szczęście wyszli bez większego szwanku z tego zderzenia. To były ułamki sekund. Przerażeni pomyśleliśmy, że to już koniec. Uderzenie było tak silne, że wyrzuciło nas na pobocze. Na szczęście ani nam, ani pasażerkom Toyoty nic poważnego się nie stało. Cudem uniknęliśmy śmierci, mówił w rozmowie z Faktem. Na szczęście pan Piotr dość szybko mógł opuścić szpital. Jeszcze tego samego dnia wypisano mnie ze szpitala. Dostałem silne leki przeciwbólowe. Przez kilka tygodni nie mogę się również przemęczać. I dodawał, że nieprzypadkowo ten wypadek właśnie przydarzył się w tym miejscu. Że jest to droga, o której remont od dawna apelują mieszkańcy. Na poboczach jest pełno drewnianych krzyży, zginęło na niej mnóstwo ludzi. Od lat remontu drogi domagają się miejscowi, bo wypadki zdarzają się tutaj bardzo często. Myślę, że należałoby postawić tam znak czarnego punktu, który ostrzegałby kierowców przed fatalną i pechową trasą, zaapelował aktor. Faktycznie kiedyś były takie punkty. Sama mieszkałam, dom mój rodzinny był bardzo blisko takiego czarnego punktu i jakoś później zrezygnowano z tego pomysłu, a jednak jak się jechało koło takiego znaku, bardzo dużego, bardzo widocznego, to człowiek od razu jakoś tak wiedział, że może należy tutaj większą ostrożność zachować, może zdjąć trochę nogę z gazu, więc faktycznie szkoda, że z tego pomysłu niestety zrezygnowano. Panu Piotrowi życzę wszystkiego dobrego, tego, żeby faktycznie teraz odpoczywał, żeby z jego zdrowiem wszystko było w porządku i żeby już więcej takich właśnie wydarzeń w swoim życiu nie miał zbyt dużo, a najlepiej wcale. Pozdrawiam także jego żonę. No i czekamy, panie Piotrze. Wiem, że pan teraz ma swoją idylę, ale bardzo miło nam będzie pana zobaczyć jeszcze na ekranie nieraz, więc proszę się tak nie zaszywać jednak na tej wsi do końca, bo każdemu myślę, że przyda się fajna odskocznia i panu, i nam widzom. Dajcie znać, czy wy znaliście historię tego aktora, czy również go lubicie. I oczywiście czekam na propozycje, o kim jeszcze chcielibyście usłyszeć w najbliższym czasie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Przed Wami odcinki, które możecie zobaczyć teraz. I dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, pa!